Siemanderko, siemanderko. Piąteczek. Dzisiaj godzina 19 wieczór. Zaczynamy reaktywację Kaudi. Fura już wepchnięta przez załogę na garaż. No i tak, ostatnim razem jakżem holował, to wyrwałem haka i zrobiłem sobie kuku ała. Ale to jest najmniejszy problem. Mamy już wszystko, także zabieram się za rozpakunek nowego silniczka, bo przyszedł, oglądałem. Na chwilę obecną tam wygląda to jako tako to wygląda. No i co? Kurwa, mam nadzieję, że w niedzielę już wyjadę. Znowu płyny, oleje, filtry, wszystko razy trzy. No i nic, co mogę rzec. Mamy piąteczek i zaczynamy reaktywację. Także statyw i lecimy dalej. Teraz tak, godzina minęła, idzie pięknie, progres świetny. Całego pasa nie zdejmuję z tego względu, że mam podpięte węże od klimatyzacji, a niedawno temu był nowy gaz nabijany. Więc już sobie to daruję, więc tak sobie stoi odpięty pas z boku. I teraz tak, poduszki już boczne odkręcone, je się strasznie chujowo odkręca, bo albo trzeba zdjąć plastiki i z dwóch stron się męczyć, albo tam tak mało miejsca jest, ale się dojdzie i tam jest klucz 18 lub 14 Torx 24-kątny. Co mi zostało? Odkręcić hydrokinetykę. Hydrokinetyka to jest znówka sztuka, bo tu jest dwumasa z hydrokinetyką. Tu jest znówka sztuka założona, przejechane ma chyba 7000 km tylko. Także ładuje się pod spód, przekręcał wałem będę. Odkręcimy hydrokinetykę, no i zostało tylko tutaj kilka śrub, rozrusznik, podstawić dźwig. No i będziemy żyć. Co się okazało? Ten silniczek 7 miesięcy stoi. On ani deka luzu na wałkach wyrównawczych, także prawdopodobnie wałeczki zdemontuję, obejrzę, jeśli będą w stanie perfekcyjnym, bo ten silnik ma zaledwie 180 tysięcy przebiegu. Jeśli będą idealne, ani nie pozacierane, ani nic, no to po prostu będą kurwa do oddania jakiejś kurwie zaloda, albo będą sobie czekać, jakbym miał jakiś kolejny silniczek. Druga sprawa. Tu był kompletny nowy rozrząd założony i to wszystko oryginalne z ASO za 2000. I teraz tak, ktoś mi tutaj wmówił, że miałem źle ustawiony rozrząd i za to się silnik rozleciał. Otóż nie, ten silnik był przytarty niestety, bo nie da rady złożyć rozrządu na łańcuchu, żeby był bez kolizji. To jest pierwsza sprawa, i żeby przejeździć nim 20 tysięcy kilometrów. No niestety, i tu niestety w głowicy zatarł się na czwartym cylindrze zawór sący, no bo niestety tutaj były u poprzednich właścicieli robione wymiany olei na long life'ie, co 20 tysięcy, najdłuższy w ogóle interwał tutaj miał 28 tysięcy przebiegu i dopiero wymiana oleju. Więc no, ja robiłem pukankę, tak jak widać, silniczek u mnie jest tak zdrowiutki, czyściutki, że masakra, ale niestety już w głowicy po prostu wałeczki były poprzycierane, no i zawór sący się zatarł
i zabił silnik przy 170 km na godzinę. Także tak, rozrząd ponownie zdemontowałem, jest w idealnym stanie, bo jest nowy, tak jak mówię, rozrząd przejechał. Musiałbym popatrzeć po przebiegu, ale rozrząd chyba tak jak i dwumasa, coś w tym stylu przejechało w granicach, chyba możliwe, że 13 tysięcy kilometrów. Musiałbym popatrzeć jeszcze raz. Wszystko było oryginalne, wsadzone, także mimo wszystko no, można to do odzysku, bo to oryginał, a nie jakieś gówno. Co mogę dalej rzec? No nic, biorę się dalej. Ten idzie, kurwa, po prostu w niepamięć. Tam już leży nowy. To znaczy nowy. Używany po regeneracji. No i strasznie biłem się z myślami, czy kupić taki silnik, czy po prostu kupić tańszy, bo mam calusieńki setup do głowicy, wszystko nowe. Mam nowe popychacze zaworowe, mam nowe koniki z łożyskami, kompletnie wszystko mam do głowicy i sobie myślę, albo kupię jakiś tani, ale nie wiem w jakim przebiegu bym kupił i z jakim stanem po prostu tych wałków i tego wszystkiego. Wałki też mam nowe ze swojego, uratowały się. I co jeszcze mogę rzec? No i dałem za niego 7,5 tysiąca, tam od jakiegoś pana, no ale drogo. Obejrzałem, no i teoretycznie wygląda wszystko pięknie, czyli i głowica splanowana, i blok splanowany, i widzę wszystkie uszczelniacze, tak jak i ta płyta główna, widzę, jest nowa. Ja też mam tą samą nową płytę oryginalną. Na początku troszeczkę się bałem. Tak wyglądało na zdjęciach, jakby strasznie dużo kitu było użyte, ale nie ma tragedii, myślałem, że będzie gorzej. Także za ten silniczek dałem 7,5 tysiąca. Aha, no i tu jeszcze z góry oglądałem wałki, także powiem wam, że nawet wałki w miarę ładnie wyglądają. No nastawiałem się mimo wszystko, że za 7,5 tysiąca ten silnik, że i tak jeszcze będę musiał raz remontować. Bardziej mi chodziło o górę, no nie? Teoretycznie tam ten pan przedstawia, że są już, że jest usunięta... usunięty błąd olejowy, czyli zmienione tłoki i że jest schonowany blok gładzie cylindryczne. Też zobaczymy, nie? Jeszcze może wpuszczę jakąś tam kamerkę i zobaczę naprawdę jak to wygląda, ale na chwilę obecną no, mogę powiedzieć, że za 7,5 tysiąca, jeśli to jest złożone tak jak być powinno, no to będzie ok, no nie? I będzie jeździł. Jeśli umrze, no to już wtedy już myślę, że się chyba wkurwię, bo moje B8 jest dość piękne i doinwestowane, jeśli chodzi o całe body, zawieszenie i wszystko. Także postanowiłem dać mu ostatnią próbę i jeśli nie daj Bóg umrze ten silnik, bo już nie mam czasu na to, żeby go teraz rozbierać, ponieważ dziś mamy piątek wieczór, a na przyszły czwartek są biladagi, więc teoretycznie wygląda ładnie. Wałki z góry tak samo wyglądają ładnie, głowica wygląda ładnie, więc myślę, że to będzie żyło. Co dalej? Jeśli by umarł, to się wkurwię i zrobię swapa z napędem na 4 i upierdolimy tutaj jakiegoś 3-litrowego chyba turbo diesla V6. Albo coś mocnego w benzynie. Zobaczymy. Na chwilę obecną się nie przejmuję. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Czy to będzie jeździć. Oczywiście silniczek się zaleje olejem. Pokręci się. Jak się go odpali, będzie wszystko funkcjonowało. Pochodzi se pół godzinki. Mam na 3 wymiany oleju. Kupione oleju. Także pierwsze pół godziny, potem zlać olej, wlejemy nowy olej. Docelowy mimo wszystko i tak wleci 10W60 Racing. No bo lubię niestety jechać z prędkością. Dwójeczka z przodu jest, czy cyfrowa, także lubię, żeby ten naprawdę silnik był dosmarowany. No nic, bawimy się dalej, jest dobry czas. Godzinka czasu, już prawie wszystko rozgadźgane. Także mam nadzieję, że szybko silnik wyleci stąd.
bo mam dużo pracy przy nowym. Otóż rozebrać też muszę turbosprężarkę, bo po tym jak zabiło silnik, teoretycznie już oglądałem turbinkę i turbinka nie została uszkodzona, nic się jej nie stało, więc profilaktycznie ją tylko rozbiorę, wyczyszczę, poskładam. Do tego, o Jezus, cały bagażnik gruzów, wszystkie łapy, wszystko wsio. Tu było też wszystko nowe zakładane. Pompa wody, nówka sztuka była. No nic, no będziemy walczyć, zobaczymy wszystko, jak to wyjdzie w praniu. Także mamy bardzo ciężki weekend i do dzieła. Najważniejsze, żeby jak najszybciej wywalić ten stary silnik, umyć komorę, zawiesić nowy silnik, zacząć go uzbrajać i potem zamontować. Także lecimy dalej, piąteczka. Teraz tak, oglądam ten mój nowy silniczek za 7,5 tysiąca. Co mogę rzec? Otóż w silniku miały być usunięte wady olejowe, czyli tłoczki z 2 litry. Są takie same, tylko grubość pierścieni się różni. No i tak sobie go oglądam, bo dałem za niego 7,5 tysiąca i tak wprawdzie no nie wierzyłem, że kupię fajny. Otóż wałeczki, trochę pyłek na nich siadł, ale wałeczki idealne, naprawdę nowe, jak nówki, albo no może możliwe nawet, że nowe, albo no ciężko powiedzieć, no albo używane, ale stan ich perfekcyjny. Druga sprawa, jakby tam popatrzeć do środka, to faktycznie tłok jest nowy. To widać ewidentnie, że jest tłok nowy, a nie wyczyszczony, bo to ewidentnie widać, że jest tłok nowy. Nie mogę skilla złapać. I teraz, co miało być zrobione? Usunięta wada olejowa. Miały być właśnie tłoki wsadzone, inne. Miały być zrobione wałki, wszystko z tego, co tutaj widzę. Tak samo koniczki. Tak samo koniczki nie są używane, tylko są nowe. To widać ewidentnie. Kolejna rzecz ważna, która miała mieć miejsce w tym silniku, czyli cylindry miały być schonowane. No i teraz jak tutaj się popatrzy i tam się widzi gładź cylindryczną, to faktycznie są schonowane. Czyli tak, do czego dążę? Jeśli wsadzę ten silnik i będzie chodził tak, jak ma chodzić, to naprawdę jestem bardzo zadowolony i cieszę się, że mogłem kupić ten silniczek w tej cenie. Bo naprawdę za 7,5 tysiąca kupić takie coś i teoretycznie miało być po regeneracji jakiejś tam wstępnej, no i jak widać jest, bo z pierwszej łapanki nie jestem i wiem, na co zwrócić uwagę. Tak samo tutaj na bloku. Tu na bloku widać, że blok jest profesjonalnie splanowany, a nie zesrany. Głowica tak samo jest splanowana. Także na chwilę obecną widać, że jest wszystko tak jak kurwa sprzedawca zapewniał w opisie.
I teraz tak, zaczynamy uzbrajać ten silnik. Tu już nie ma nic. Stary wyjechał. Jak widać, nowka sztuka dwumasa. Bo tu niedawno temu, tak jak mówię, 15 chyba tysięcy temu była nowka założona. Dwa razy był wymieniony olej. Teraz już jest filtr też wyciągnięty tam z tyłu, jak widać. Poleci nowy filtr, już olej się tam zlał. Jeszcze muszę wykręcić tą tulejeckę, ten pierdolnik, dystans, który trzyma olej w skrzyni. No i będziemy pomału wkładać. Tu mamy kata. Kat najgorzej nie wygląda. Nawet powiem, że fajnie wygląda kat. Nie jest zapchany ani nic, jest tylko brudny. Nic pozapychanego. Zastanawiam się, czy go usunąć. Jeśli będzie czas, to go może usuniemy. No i co? Bierzemy się za uzbrajanie. I pomalutku będziemy przymierzać się do wkładania. Także lecimy dalej. I teraz tak, wszystko by było fajnie, pięknie. Okazuje się, że nie wejdzie. A dlaczego? No bo nie zwróciłem uwagi. Mój jest CABB, a ten jest CDA. I różnią się czym, ale mało tego, zamawiałem kaba, a dostałem troszeczkę inny. Taka pomyłka ze sklepu. Myśleli chyba, że to jest to samo. Ci, co tam robią regenerację, a jednak nie to samo. No i czym się różni? Dlaczego się nie zmieści? Ponieważ w kabie miska jest zrobiona tak, a w CBA jest cała pełna, no jest niestety tutaj za gruba. Więc co teraz się będzie działo? Dzieje się to, że kurwa, trzeba rozebrać cały przód. Pierwsze rozwalę sobie stare, wszystko wyczyszczę, ogarnę, a potem biorę się za tego, także tak czy siak poleci rozrząd, z tego co widzę. No nie ma tragedii, no chuja se nie urwę. Spróbujemy to obejść troszeczkę inaczej, bo tam jest dodatkowy łańcuszek od pompy i może obejdziemy tego mindfucka, wykręcając po prostu pompę i ściągając z łańcuszka. Zobaczymy, jak to będzie. Jeśli nie, no to musimy ściągać rozrząd i kurwa potem ustawiać na nowo. Także misja w chuj. Którą mamy, Marian, godzinę? Za 24. Za 24. Już my chcieli wkładać. Okazuje się, że nie pasuje. Inne miski. No nic. Rozbieramy stary. Zobaczymy, jak się to ma. Jak coś, to rozbieramy nowy i trzeba przerzucić miskę, bo cały blok, cały słupek jest to samo, głowice to samo, ale niestety ten CBA różni się dolnią misą olejową. Także niestety, ale rozbieramy. Mam nadzieję, że kurwa nic po drodze się nie ocieli.
Którą mamy, Marian, godzinę? 9:23. 9:23 rano. Jeszcze żeśmy nie wsadzili. A dlaczego? No bo silnik rozebrany. No i teraz tak. Sądce ogarnięty. Turbałka ogarnięta. Co dalej? Miseczka ogarnięta, czeka na nowy klej. Ja se zawsze przygotowywuję tak. Potem odtłuszczam nitrem. I nieważne jaki klej, cienko jak gazetę i czym o kurwa jak murzyn zasiłek. Łapa, stopka pod filtr i interkuler olejowy ogarnięty. Simmering ogarnięty, tu jest nowy simmering. Tak samo przednia pokrywa też była nowa, więc tylko zdarłem klej drucianą, wleci nowy, pompa oleju ogarnięta, zamach i teraz ta silniczek, jak to się to ma? No dobrze się to ma, nie ma tragedii. Musieliśmy dół ściągnąć, ponieważ to jest oznaczenie silnika CDA, więc nie pasuje podmaskę do CABB. Pany zrobili po prostu jakiegoś mindfucka i źle mi wysłali. No ale trudno. Górę żem już uzbroił. Tu już wszystko ogarnięte. Wyczyszczone pod nową muszczeleczkę. Tłoki, jak widać, świecą się nowe. Tłoczki nowe. Cylindry schonowane, bo już patrzyłem. Także jest ok. No i gdzie mamy problem? Otóż mój silniczek, jak się rozleciał, to niestety górna część miski olejowej dostała w dupę. I niestety tu w miejscu, gdzie idzie pompa oleju, wywaliło nam dziurę. A niestety to miejsce musi być całkowicie zamknięte. A muszę to użyć do swojego. No i co to będzie? Będzie tak, że czekam, aż się szwagier obudzi. No i będzie trzeba jechać na warsztat i TIG-iem pięknie wstawić wyłamane kawałki i wspawać pięknie. Ta część tu musi być idealnie gładka, ponieważ tu jest jedna komora, w której robi ciśnienie i gdzieś tam wysyła dalej, więc musi być na tip-top. Także na razie ta robota nas trzyma, więc ogarnąłem wszystko inne. I teraz tak. Co jest i jak jest? Pompa olejowa. I teraz to miejsce tu, to właśnie tu się robi ciśnieńko i w tym tutaj miejscu, dokładnie tu u góry, jest właśnie to pęknięcie, ale się zrobi, będzie jak nowe, nie ma żadnego problemu. I teraz tak, wszystkie rury sześciusieńko wsio pomyte, ogarnięte, gotowe do składania, do odtłuszczania. Silniczek wisi. Mogę powiedzieć, że ten remont, co tutaj przeprowadzili, jest taki kurwa dobry, że tak rzeknę. No. Wszystko już oczyszczone i gotowe do składania. Jeszcze trzeba tą miseczkę jechać na TIG-a, zaspawać ładnie. I będziemy montować. Fajnie mimo wszystko, bo ściągnąłem właśnie misę. Ściągnąłem osłonę od rozrządu. No i moim oczom ukazały się nowe łańcuszki.
Jak widać, jeden napinacz nowy, drugi napinacz nowy. Dokładnie, no to są ślizgi po prostu. Nowy ślizg, nowy ślizg, nowy ślizg. Ten widać niedawno był wcześniej zakładany, został ponownie użyty. Ten musiał być dobry, skoro go użyli ponownie. Tak wprawdzie to mógłbym jeszcze raz rozwalić ten rozrząd i zastosować ze swojego, bo mam wszystko nowe. No ale wszystko tutaj wygląda dobrze. Ten ślizg, tak samo od napinacza. Nowy napinacz już poprawiony. Te ząbki się nie cofają, także to są fajne napinacze już. No i co? No nic. Wszystko gotowe do składania. Pospawać tylko miskę. No i będzie akcja składanko. Nowy filtr w skrzyni, cały olej kompletnie zlany. Zastanawiam się jeszcze nad usunięciem katalizatora, no bo mamy taką opcję. Także na spokojnie. Teraz się położę pod autko i zobaczę, czy jest możliwość szybkiego demontażu. Jeśli tak, no to prawdopodobnie katalizator też poleci. Także pozdro, lecimy dalej.